Potrójne Espresso. Witamy bardzo serdecznie panów posłów w studio Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A na łączeniu pan poseł Zdzisław Wolski, Nowa Lewica, ale też lekarz medycyny, stąd przedstawiałem pana jako pana doktora poprzednio. I właśnie jestem w gabinecie lekarskim, ale już zacząłem po siódmej, żeby dyskomfort pacjentom zmniejszyć. Witam pana redaktora, my witam wszystkich. Postaramy się w takim razie nie przeciągać tej rozmowy. Panowie, zacznijmy może od zatrucia Odry. Tutaj opozycja wykorzystała to jako bat na Prawo i Sprawiedliwość. Mieliśmy tą histerię rozpętywaną w zeszłym tygodniu w związku z rtęcią. No dzisiaj już wiemy, że i też potwierdzają to wszystkie możliwe laboratoria, zdjęcia satelitarne, że po prostu rozwinęła się tam tak zwana złota albo złocista alga, która spowodowała no właśnie brak tlenu i problemy z rybami. To nie jest ani pierwsze, ani ostatnie wymieranie ryb. Ale dlaczego tak... No, programy telewizyjne, radiowe, całe gazety, które sprzyjają opozycji, są pełne tylko informacji z tego jednego wypadku. Jak pan sądzi? Zdzisław Wolski, Nowa Lewica. No, to jest oczywiste, że z punktu widzenia rządu, no, rząd ma interes, żeby marginalizować tą wielką tragedię ekologiczną, która się stała i dzieje się nadal, jeżeli chodzi o drugą największą rzekę w Polsce. Także, bo nie jest to histeria, według mnie, to, że chcemy wszyscy i też zapewne znaczna część, przynajmniej prawicy, żeby wyjaśnić przyczyny, których do końca ciągle przecież nie znamy. Na ile to jest potęga natury, jakiś powiedzmy gorąca woda, niski poziom wód, a na ile działanie człowieka, a mocno, są mocne podejrzenia, że tych czynników jest więcej, chociażby jakieś nadmierne zrzuty wód z zakładów pracy, to, że to się wszystko zsumowało, doprowadziło do wielkiej katastrofy ekologicznej, do no już na pewno ponad 100 ton śniętych ryb, ale przecież nie tylko te nieszczęsne ryby, które w męczarniach umierały. To są i ssaki, i podstawowa struktura w Odrze. To jest problem dla wielu tysięcy wędkarzy chociażby, ale nie tylko. A jak się pan poczuł, panie pośle, jako przedstawiciel jednak no, władz państwa, władza ustawodawcza, kiedy słyszał pan od przedstawiciela władzy wykonawczej, marszałka województwa lubuskiego, że druga największa rzeka w Polsce jest zatruta rtęcią? Czy... Ale to jest, ja wiem, że ten temat, bo to jest zresztą też, no sorry, interes trochę polityczny. Że no nie, pytanie, czy obowiązuje przedstawicieli władzy odpowiedzialność za słowa? No, bo tak, to nie są takie sobie opowieści przy stole u cioci, ale to jest informowanie milionów ludzi o tym, że grozi im tragedia. To już było tyle razy wyjaśniane. Jest to jakiś rodzaj nieporozumienia, być może nieprawidłowego tłumaczenia. W rozmowie pani marszałek z ministrem ochrony środowiska Brandenburgii, to już było wyjaśniane, to jest nieszczęsny incydent. Zajmijmy się tym, co naprawdę ważne. Czemu nie zadziałał system ostrzegania na czas? Czemu z tak wielkim opóźnieniem? Odpowiedzialne łącznie z niepoinformowaniem bardzo długo pana premiera o tej dużej tragedii ekologicznej. Czemu i Wody Polskie, i pani minister Moskwa, nie wiem, wojewoda dolnośląski z tak wielkim opóźnieniem zaczęli działać właśnie pod naporem środowisk wędkarzy, różnych społeczników i również opozycji, która się zaczęła przede wszystkim interesować tym, co się dzieje fatalnego z naszą rzeką Odrą. I dopiero wtedy nabrano przyspieszenia i teraz obawiam się, już kończąc, że my tak do końca się nie dowiemy, co było faktyczną przyczyną. No na pewno nie rtęć, bo tu jesteśmy zgodni. Na ile czynniki natury, potęga natury, w tym wypadku działająca przeciwko Odrze. A powinniśmy się domagać dymisji pani... Człowieka.
a powinniśmy się domagać... Nie wiem, co mamy na czas pozwoleń wodnoprawnych dla niektórych, którzy zrzucali wody. To jeszcze zapytam o tą rzecz, którą pan omija, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy, tak jak pamiętam panią Ewę Kopacz, która wychodziła na mównicę sejmową i kłamała o badaniach katastrofy smoleńskiej, to słynny na metr w głąb. I myślałem sobie, że po tym kłamstwie ta pani zniknie z polityki. Miało 12 lat. Łagodnie mówiąc, Ewa Kopacz nie zamierza znikąd znikać. Drugie kłamstwo, może mniejszej skali, ale bardziej dotykające ludzi, o rtęci w rzece. Też wydawałoby się, że jest to wyrok śmierci dla polityka i powinien taki człowiek podać się do dymisji. Czy pan zgadza się z tym, że pana... Podać do dymisji, to się według mnie powinna przede wszystkim pani minister Moskwa. I to jest nie. Te dwie osoby, które dla uspokojenia opinii publicznej zdymisjonował pan premier. I to chyba nie... A dlaczego pani minister Moskwa? To jeszcze osoby. Proszę to uzasadnić. A pani marszałek, skoro z uporem ciągniecie ten nieszczęsny incydent. Nic w tych wyjaśnieniach nie świadczy o tym, żeby miał jakąkolwiek złą wolę. Tylko w atmosferze napięcia, wielkich nerwów, przerażenia. Co to się dzieje z tą Odrą? Doszło do nieporozumienia na styku strona niemiecka w Brandenburgii i właśnie strona polska. I przypominam, że właśnie po stronie niemieckiej jakiś pomyłkowy wynik laboratoryjny świadczący o jakimś... Dobrze, to mamy już pana stanowisko. Oddajmy w takim razie głos panu Przemysławowi Drabkowi, Prawo i Sprawiedliwość. No wszystko jest w porządku, o co chodzi w ogóle. Panie redaktorze, ja tak, to poważny temat, a ja tak troszeczkę momentami się uśmiechałem, bo naprawdę aż trudno w to uwierzyć, jaka ta narracja w tej chwili nadal jest podejmowana. Po pierwsze, fakty są takie, że no katastrofa ekologiczna jest, tutaj były używane wielkie słowa, katastrofa, a co robi opozycja? Sieje panikę, zamęt, lament, dezinformacje, kłamstwa. Spróbujmy się skupić na tym, czy powinna być za to odpowiedzialność, w takim sensie, że no, to jest człowiek, który rozpętał jakąś falę paniki, przynajmniej próbował, tak? Mówimy o pani marszałek województwa lubuskiego i wygląda na to, że wszystko jest okej, że nie ma żadnego problemu z tym. Właśnie o tym mówię, panie redaktorze, że sianie paniki, na eskalowanie emocji do granic możliwości, absolutnie błędne, bo w sytuacjach kryzysowych tego typu emocje są tylko szkodliwe i naprawdę w niczym nie pomagają. Po pierwsze, pani marszałek, no, z tego, co tutaj słychać, pierwsze słuchała Niemców i podawała dalej jakieś fejki, czy ale słuchała, nie czy nie słuchała. Bo podobno te słowa nie padły. Ona sobie je najwyraźniej wymyśliła. Czyli ktoś kłamał, tak? Więc mamy kłamstwo, mamy fejk, mamy eskalację emocji, mamy absolutny brak profesjonalizmu, bo na urzędnika tak wysokiej rangi, jak marszałek województwa, wypadałoby odrobinę profesjonalizmu, czyli opierania się na badaniach. Czasami trzeba poczekać 2-3 dni na to, aż te wyniki tych badań będą rzetelne, przedstawione, powtórzone. A na sam koniec tutaj pan poseł z Lewicy jeszcze tak dorzuca, no w sumie to były nieprawda, tam faktycznie było kłamstwo, ktoś gdzieś nie dopowiedział, ale to i tak się pewnie nie dowiemy. No dowiemy się, no po to mamy pobranych tysiące próbek, prowadzone są badania, żeby zbadać, co było przyczyną śnięcia ryb. W tej chwili najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że to były no, czynniki niestety nakładające się naturalne, pogoda, niski stan wód. Co bardzo ciekawe, bo tutaj pan się też tak powołuje na Niemców, tak jak oni to zareagowali szybciej, no ale dzisiaj widać, że to Polska jest zdecydowanie lepiej zorganizowana, odpowiednia ilość zapór, zbierane są śnięte ryby, a ze strony niemieckiej tych działań po prostu nie ma, bądź są tylko szczątkowe. Nawet władze lokalne niemieckie powiedziały, że no trzeba brać przykład z tego, jak Polska zareagowała. Więc tutaj absolutnie bardzo to jest ważne, że z jednej strony służby państwa zadziałały, z drugiej strony nieodpowiedzialny polityk Platformy Obywatelskiej jest nadal broniony, mówiąc rtęć, 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 po prostu strasząc ludzi.
strasząc ludzi, to powiem tak, Platforma Obywatelska od szeregu lat żeruje tylko i wyłącznie na lękach, strachach. Opozycja robi to samo. W tej chwili, do wczoraj zobaczyłem jakieś takie obrazki, gdzie ktoś chodził w obronie Odry nad Wisłą, którą zatruwał nie tak dawno jeszcze z czajki, no można powiedzieć, samorząd, spółka samorządowa Rafała Trzaskowskiego. No jakieś absurdalna sytuacja. No panie redaktorze, no osoby, które mają tam poprzebierane, mają wydrukowane banery i tak dalej, no typowo spontaniczne znowu spotkanie w sprawie Odry nad Wisłą. No, no to już przekracza wszelką skalę absurdu. No, z czegoś się na pewno w przypadku Odry nauczyliśmy. Może między innymi tego, by rzeczywiście na bieżąco kontrolować stan wód. Jest to przy dzisiejszych możliwościach technicznych, przy dzisiejszych możliwościach komunikacyjnych, internetu całkowicie możliwe. I takie decyzje zapadły. 250 milionów złotych będzie przeznaczone na monitoring, który będzie właśnie prowadził takie stałe badania. Szkoda, że wcześniej tego typu działań nie podejmowano, bo niestety tego typu masowe śnięcia ryb pojawiały się chociażby w 2009 roku na Bugu. Pamiętajmy, że ten dramat ekologiczny ciągle trwa, bo nie jest, że za nami, tak jak się wydawało rządzącym, że to spłynie i po sprawie, w tej chwili marginalizujemy, dalej niedobre rzeczy się dzieją w Odrze i nie tylko w Odrze. Miejmy nadzieję, że te deszcze, które teraz padają, podniosą poziom wody na tyle, że i przyroda w tej rzece będzie mogła. I myślę, że to jest takie ponadpartyjne życzenie, miejmy nadzieję. Ale to przyjrzyjmy się czemuś, co dzieli również opinię publiczną. Nowy podręcznik do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość. Podręcznik napisany przez profesora Wojciecha Roszkowskiego, no, wspaniałego historyka i też narratora, opowiadacza historii, bo to na tym poziomie trzeba historię opowiadać w miarę syntetyczny sposób, a nie po prostu przekazywać dokumenty, daty, żeby sobie młody człowiek sam wyrobił opinię. No i są tutaj kontrowersje. Według takiego zwykłego schematu bierze się jakąś część, robi z tego wielką aferę, no i pozwala internautom się wypowiadać i oni się wypowiadają zgodnie z przekonaniami politycznymi. To zapytam pana posła Zdzisława Wolskiego. Jak pan myśli, ile razy w podręczniku Historia i teraźniejszość Wojciecha Roszkowskiego pada słowo in vitro? Czy akurat to tak bardzo szybciutko tytułem wstępu? Od razu odpowiem. Ani raz, bo ja śledziłem. Ja mam niejako szczególne prawo się tym interesować. Jako jest, że jestem lekarzem. Czy wtedy, kiedy po raz pierwszy w Polsce wprowadzano jako program zdrowotny dofinansowanie przez samorządy, to właśnie moje miasto Częstochowa było tym pionierem, za nami poszły inne miasta i nawet rozwiązania na szczeblu centralnym. To tak, ale to w Częstochowie wprowadzaliśmy in vitro, ja to znam doskonale. Ale pan poseł się skupia na tym, odpowiadając, których nie ma. A byłem wtedy przewodniczącym Rady i prowadzi miasta, czyli mój wkład, niezależnie od mojego prezydenta oczywiście, też był jak najbardziej znaczący. I przechodząc do istoty rzeczy, nie pada ani razu. Natomiast podręcznik historii, który jest zbiorem opinii, osobistych poglądów pana profesora Roszkowskiego, jest bardziej takim gawędzeniem ze strony, no, w oparciu o fakty historyczne. Autorski komentarz, opisywanie różnych rzeczy, w tym to, co pan poruszył, tragiczne pod względem, nie wiem, humanitarnym, etycznym, empatii, bardzo sprawnie napisana ta część dotycząca in vitro, czyli hodowli w laboratoriach, no nie chcę w tej chwili odchodzić, bo już tak naprawdę kończąc, nawet w dniu wczorajszym w Częstochowie, w Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie klubu radnych Lewicy. Byłem ja, a byłem radnym ćwierć wieku praktycznie, czy kadencję przewodniczącym rady. I Rada Miasta, to jest na razie zamiar z dnia wczorajszego, zapewne zaproponuje stanowisko na
najbliższe posiedzenie, żeby już nikt nigdy na te dzieci, rodziców, żeby nikt nie podjął bestialskiej próby stygmatyzowania tych dzieci, które się urodziły. Ale powiedział pan, że nie padło tam słowo in vitro. Skąd więc wyciągnąć wniosek, że ktokolwiek stygmatyzuje? No momencie, ja tu mogę, mam obok, zupełnie chcę odchodzić o tym, całą część tego dotyczącą de facto in vitro i po raz trzeci mówię, nie używając tego. No dobrze, panie profesorze, bo ja też się, jeżeli pozwoli pan na 15 sekund polemiki, ja też się przyjrzałem tej części, znalazłem tam protest sprzeciw wobec eksperymentów, wobec przeciwko eksperymentom na ludziach, tak? Przeciwko pozyskiwaniu dzieci. No to, że jest potrzebne dla par homoseksualnych, nie? I uważam, że to jest przede wszystkim współczucie dla ofiar tych eksperymentów, bo ofiarami są te dzieci, tak? Które się w ten sposób ofiarami sztuczny to są pojawią na świecie. Drogą in vitro, które państwo maltretujecie i próbujecie im zniszczyć życia. Życie to jest prawdziwa ofiara. Ja mam wrażenie, że to jest nadużycie, ale zapytam o to na wszelki wypadek pana Przemysława Drabka z Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, bardzo długi wywód pana posła z Lewicy, ale na temat słów, które nie padają w podręczniku. No to jest podstawowy znowu problem debaty politycznej opierającej się na wyimaginowanych jakichś lidach z jakichś tam mediów. Ktoś coś powiedział, ktoś usłyszał, ktoś wysłał tweeta, ale nikt faktycznie nie przeczytał dokładnie tego podręcznika. Nikt nie zobaczył tej książki jako całości. Ja akurat mam to szczęście, że tą książkę posiadam. Nie przeczytałem jej jeszcze całej, ale faktycznie panie pośle, powiem tak, warto przeczytać książkę, a nie przeczytać opinie, które gdzieś tam są w mediach i potem się na ten temat wypowiadać, bo znowu lewica buduje narrację absolutnie nieprawdziwą, kłamliwą, atakującą dzieci z in vitro i to wy robicie potężną nagonkę. Takie słowa tam po prostu nie padły. A może to chodzi o co innego? Pierwsze, może chodzi o słowa, które tam padły, na przykład przykłady życiorysów tak zwanych żołnierzy wyklętych, żołnierzy, którzy nie poddali się. Właśnie chciałem powiedzieć więcej na temat całej książki, tak? Bo jeżeli my mówimy o podręczniku, to patrzmy na niego całościowo, tak? I tam są słowa, tam są informacje dotyczące współczesnej historii i lewica, już widzę, że będzie następnym działaniem, no to będzie lewica z Platformą, we wszystkich samorządach będą podejmowane teraz wielkie uchwały, że ta książka jest, absolutnie nie wolno jej pokazać dzieciom. Dlaczego? No bo lewica jak zwykle boi się prawdy historycznej, boi się właśnie historii żołnierzy wyklętych, boi się informacji o tym, kto faktycznie. Przecież na początku cała afera wybuchła w sprawie tego podręcznika, jak był cytowany lewicowy ideolog, który jakby pochwalał pedofilię. No, bądźmy świadomi tego, że faktycznie lewica boi się prawdy, a historia jest taką, jaką jest. Profesor Wojciech Roszkowski jest to świetny historyk. Człowiek, który potrafi dobrze opowiadać tą historię, to jest też ekonomista. Naprawdę postać nietuzinkowa, po pierwsze, i warto ten podręcznik zobaczyć, przeczytać i warto z niego korzystać. Ale oczywistą sprawą jest to, że podręcznik nie będzie tylko ten jedyny dostępny w szkołach. Więc z jakich podręczników będą korzystali nauczyciele, to już jest drugorzędna sprawa. I ta cała znowu hucpa, która będzie teraz końcem wakacji, bo rozpoczną się znowu posiedzenia komisji, sesji rad miejskich, gminnych i tak dalej, będzie nakręcana, bo radni zamiast się zajmować tym, czym się powinni zajmować w danym mieście, czyli kanalizacją, drogami, budową mieszkań komunalnych dla rodzin, które czekają na mieszkania komunalne, to jest duży problem. Będą się zajmowali stanowiskiem, wielogodzinnymi debatami na temat podręcznika hit historii, które nie mają żadnej mocy sprawczej, te uchwały wychodzą poza kompetencje samorządu i absolutnie tym nie powinien się samorząd zajmować. Szanowny panie pośle, ja też przez kilkanaście lat byłem radnym, wiceprzewodniczącym Rady Pięknego Miasta Bielska-Białej na południu województwa śląskiego. Pan jest z północy i doskonale wiem, czym powinien się samorząd zająć. Na pewno nie, powiem wprost, niezbyt mądrymi
właśnie uchwałami, które nie mają żadnej mocy sprawczej, które sieją znowu panikę, sieją lament i stygmatyzują właśnie dzieci z in vitro. Dziękuję. Doradzam, żeby samorząd w Bielsku zajął się tym dla swoich mieszkanek i mieszkańców, czy Częstochowa, czyli od początku, o czym mówiliśmy, do 2012 roku, tych nieszczęsnych ludzi, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest in vitro, my to dofinansowujemy, bo to jest bardzo ważna potrzeba naszych mieszkańców. Doradzam to innym samorządom, również w Bielsku. Posiadanie dzieci jest bardzo ważne, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jak pan sam powiedział, słowo in vitro w tym podręczniku nie pada. A ja tak jeszcze uwaga do pana posła Wolskiego, może jakiś komentarz. Żyjemy w trudnych czasach, mamy kryzys za kryzysem, wojnę, słyszeliśmy, że 1% PKB, to są gigantyczne kwoty, Polska przeznaczyła na wsparcie Ukrainy, tak wojskowe, jak humanitarne. I wszystko wskazuje na to, że z tym konfliktem będziemy się jeszcze mierzyć przez długie miesiące, jeśli nie lata. Czy to nie jest moment, w którym powinniśmy młodzieży starać się wytłumaczyć, czym jest polskość, czym jest bycie Polakiem, jakie wartości otrzymaliśmy od naszych przodków, bo mam takie wrażenie, że w latach 90., 2000 ta ciągłość pokoleń w naszym kraju została zerwana. W jakiś zupełnie absurdalny sposób ten komunistyczny system i sprzeciw wobec niego spowodował zainteresowanie historią, sięganie po prawdę. I teraz tego nie ma. Teraz po prostu młodzi ludzie nie interesują się i żyją w takim świecie wirtualnym, internetowym, gdzie te sprawy tożsamościowe są odsunięte na dalszy plan. No a w takiej sytuacji jak teraz, tak, musimy odpowiedzieć sobie, dlaczego robimy to, co robimy, tak? Dlaczego pomagamy Ukraińcom. I ten fenomenalny, jeszcze już kończę zupełnie, zjednoczenie Polaków ponad podziałami politycznymi, najróżniejszymi, które dało wyraz poparciu i wsparciu dla Ukraińców. No było właśnie dzięki temu, że myśmy tych korzeni aż tak bardzo sobie nie odcięli jak inne europejskie narody. Jeżeli o szybki komentarz, ten 1% PKB, o którym słusznie pan redaktor mówi, to tak jak się szacuje, 1% PKB to jest to, o ile by wzrósł PKB, gdyby tak w istocie rząd prawicy nie odmawiał przyjęcia pieniędzy na KPO z Unii Europejskiej, to byłby 1%, to byłby 1%. A co do tych mechanizmów, które również słusznie pan redaktor omawia, o pewnej apatii młodych ludzi, pewnej braku wiary w przyszłość, energii do zmieniania świata, to tylko ja akurat PRL pamiętam z mojej półki wiekowej. I tak ja widzę mnóstwo niestety analogii przed tym, co się działo w czasach PRL-u i co się w ostatnich latach dzieje, począwszy od funkcjonowania telewizji publicznej, aż właśnie na próby oddziaływania na młodych ludzi na etapie, kiedy się oni kształtują, żeby ich formować na własny użytek. Według mnie to jest droga fatalna i to się dla nas wszystkich... Czyli państwa nie powinny wpływać na wychowanie młodzieży w duchu propaństwowym? To chcę powiedzieć? Nie, w duchu propaństwowym, w duchu patriotyzmu, tylko w rozumieniu uniwersalnym, a nie na własny utilitarny. Jak pan rozumie, proszę powiedzieć, jak pan rozumie uniwersalny patriotyzm? Panie pośle, pytanie do posła Zdzisława Wolskiego, Nowa Lewica, w tej chwili w gabinecie w Częstochowie. Jak pan rozumie, szanowny panie pośle, uniwersalny patriotyzm? Proszę o definicję. Wie pan, no to jest temat szeroki. Na pewno też i szacunek, bo to akurat rządy prawicy robią dobrze. Do jakiejś historii, prawdziwej historii Polski, do symboli, do hymnu narodowego, do różnych ważnych świąt, prawda? Bo to jest też patriotyzm. Ale i takie mechanizmy, żeby Polacy utożsamiali się ze swoim krajem, a nie stworzenie takich warunków, że różnie się to w badaniach, powiedzmy, przejawia, że
wielu Polaków młodych, tych często najbardziej wartościowych, kreatywnych, energicznych, myśli o wyjeździe z Polski. Co to za patriotyzm, jeżeli ktoś na przykład zdobył wysokie kwalifikacje i chce z tym jechać? Chociażby moi koledzy lekarze i nie tylko. Chcą wyjechać i to, co uzyskali w Polsce, powinni wyjeżdżać. Mądrością władzy i prawdziwym patriotyzmem władzy to jest stwarzanie takich mechanizmów. I to nie tylko pieniądze chodzi. Bo na przykład lekarze nie tylko dla pieniędzy absolutnie wyjeżdżają. Takie warunki, żebyśmy mogli bezpiecznie egzystować w Polsce. Dobrze. Cieszyć się, że w Polsce mieszkamy. Stawiamy i łącząc tutaj wątki, żeby nie zderzać się z fanatykami, którzy, to przecież nie tak dawno było, że dzieci urodzone z in vitro mają bruzdy, jakieś inne głupoty, jakieś podłe wypowiedzi na temat wielu rzeczy, gdzie nie ma szacunku dla praw mniejszości. Na pewno z tych wypowiedzi, które pan w tej chwili cytuje, to będą patrioty. Wynika wniosek, że trzeba poprawić wykłady z biologii w seminarium, ale to jest zupełnie inna sprawa. Przemysław Drabek, pan poseł mówił jak pisowiec te ostatnie kilka zdań. No, ostatnie kilka zdań tak, ale ten uniwersalny patriotyzm, ja rozumiem, że to w myśl lewicy, to ten jest taki patriotyzm europejski, federalna Europa, wszyscy jesteśmy pod nie białą, czerwoną, tylko tą błękitno-niebieską flagą i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że to pokazuje historia, pokazuje to w czas współczesny najbardziej, że patriotyzm to umiłowanie swojego kraju, pięknych barw biało-czerwonych, niezwyciężonych, to umiłowanie rodziny, umiłowanie tego, skąd wyrastamy. To przecież nas łączy wiara chrześcijańska, nas łączy historia wielu pokoleń i powinniśmy być dumni z Polski, z jej osiągnięć na przestrzeni wieków. I to jest klucz. A ja mam wrażenie, że kiedy się mówi w ten sposób o patriotyzmie, nie spod takiego czekoladowego orła i różowych baloników, tylko o prawdziwym polskim patriotyzmie, to polscy patrioci są atakowani, nazywani faszystami, marszami faszystów i tak dalej, i tak dalej. No niestety jest grupa na pewno osób w Polsce, ale też szczególnie poza Polską, której nie zależy na tym, żebyśmy byli silnym, mocnym narodem, zjednoczonym, które potrafimy się, jak pan redaktor powiedział, w kryzysie jednoczyć. Pytanie krótkie. Czy jesteśmy za tym, żeby wprowadzić zakaz wydawania wiz turystycznych dla Rosjan? Ja absolutnie jestem 30 za. Sekund. Absolutnie jestem za. W ogóle to jest bezdyskusyjnie i powinniśmy jako Polacy i Polska wymagać tego w całej Unii Europejskiej i na świecie. Nie może być tak, że w momencie, kiedy za te, powiem wprost, krwawe ruble ktoś baluje na wczasach w całym świecie. Grecji, Włoszech, Francji i tak dalej, i tak dalej. Tam Rosja morduje dzieci, morduje kobiety, morduje ludzi. Nie możemy na to zamykać oczu. To jest grupka, która wyjeżdża za granicę. To jest grupa najlepiej sytuowanych Rosjan. Tych, którzy często czerpią wprost korzyści z wojny. Dlatego w Rosji taka awantura się wokół tego rozpętała. Pan poseł Wolski? No tu się zgadzam z kolegą, jeżeli chodzi o Rosjan. Tylko z tym, że i oczywiście to, co my już de facto robimy jako kraj, powinniśmy tak oddziaływać na inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast ważna rzecz, że te szykany powinny być, nie chcę powtarzać za panem posłem, po to, żeby też na ile możemy wpływajmy na to, żeby popularność polityki ciągle duża w Rosji, polityki Putina słabła, żeby były coraz większe naciski wewnętrzne, bo to jest interes Ukrainy. W tym wypadku interes Ukrainy jest również naszym polskim, również patriotycznym, łącząc wątki tematem. Tylko jedna musimy uwaga zakończyć na zakończenie, ten program. Że już jedna uwaga cytatem, tylko, że dobrze byłoby stworzyć mechanizm, że jeżeli byliby uchodźcy polityczni, którzy uciekaliby z Rosji z powodów politycznych, walki z Putinem, dla tych ludzi trzeba jakąś kurteczkę stworzyć, żeby nie zostali nawet być może zamordowani w Rosji. I to jest jeden z tych programów Potrójne Espresso, które kończymy
tak naprawdę cytatem z Zemsty Aleksandra Fredry. Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Za udział dziękuję panu posłowi Zdzisławowi Wolskiemu. Nowa Lewica w Częstochowie już czekają pacjenci i Przemysławowi Drabkowi Prawa i Sprawiedliwość. Poseł z Bielska-Białej, ale dziś w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.